Okej, okay, kawa wypita, możemy walczyć dalej. Teraz tak, w pierwszej części mieliście jak przyciągnąć kabel z tyłu do przodu, teraz bierzemy się za radyjko. Jest to siódemka, więc jest troszeczkę inaczej niż w E4-6. Ja już sobie to porozkręcałem, żeby was nie zanudzać, na ileż można teraz słuchać gadania chłopa. Więc tak, tu mamy pierwszy dekorek, bierzemy go tutaj, podważamy, wyciągamy. Lepsza sytuacja jest z tym. Tu już ktoś widzę kiedyś był, bo jest pęknięte. Ale okej. Okay. Mamy tutaj klapkę w schowku. Weźmiemy latarkę, żebyście coś widzieli. Okej, okay. Lecimy. No, świeć się, Franco, tam gdzie chcesz, a nie... No, więc tak, odkręcamy ten plastik, trzy śrubeczki. Ciach. I teraz wkładamy rączkę tam do środka. Mamy tam przygotowane takie o... nakrętki. Musimy to włożyć tam. Te nakrętki, staram się wam to pokazać, są tutaj poprzykręcane na tych gwintach. Kręcimy wszystkie po kolei. I teraz tak, pierwsze ściągamy sobie ten dekorek. Jest po prostu prościej, jak jest przykręcony, jeszcze nie do końca odkręcony. Musimy go namacać. O, mamy namacany ciach. To wygląda w ten sposób. Wyciągamy jeden. I kręcimy następny. Tu jest i chyba tu jest. Pokażę wam to na dekorze. Delikatnie. To są leciwe samochody, więc... O, i te śrubeczki odkręcamy. Mamy dekor ściągnięty. Teraz bierzemy się za demontaż radia. To jest też bardzo ciekawa impreza. Jedna śrubka tutaj. Druga śrubka tutaj. O, tutaj, tu. Jest. I trzecia jest tutaj. Odkręcamy trzy śrubeczki, mały krzyżak. Ściągamy dekorek. O, delikatnie, jeb w szybę, standardowo. I teraz, żeby zdemontować wyświetlacz, mamy jedną śrubkę, drugą śrubkę, trzecią śrubeczkę, czwartą śrubeczkę, odkręcamy, ciach, delikatnie, demontujemy, kosteczki odpinamy z radia i już jesteśmy. Teraz przyszło nam tylko, odłożymy go delikatnie tutaj, przeciągnąć ten kabelek stamtąd, tutaj, podłączyć, no i co, no i zostaje składanie i testowanie. Dobra, mam, zaczynamy przygodę z Chińczykiem. Takie radyjko. Jakaś firma X-Trons. Bardzo ciekawe jest to odsunięcie wyświetlacza na dwóch wkrętach, tak chamsko troszkę. Ale okej, okay, tu mamy kabelki. Kostka pasuje. Mamy wpiętą, antenę mamy wpiętą. Conduit tu też jest. Także powinna być obsługa kierownicy. Zobaczymy, czy to będzie działać. O, tu mamy Conduit'a. Typowy chinol, no nie mówię, że to jest złe, tak? Okej, okay. No, zostawujemy to na chwilkę tutaj, później będziemy się bawić w upychanie kabli. Start. Radio się uruchamia. No i jest RMF ustawiony. Gra. Daje radę. Zobaczymy, czy kierownica będzie działać. Działa. No to chyba jest to warte. Złożymy i sami się wypowiedzcie, co o tym sądzicie. Radyjko gra. Mamy zamontowane. Powiem wam tylko tyle. Zastanówcie się 35 razy przed zakupem czegoś takiego. Bo miało być pięknie, łatwo i przyjemnie. Wyszło jak zawsze. Jest totalna rzeźba. Już wam pokażę, o co dokładnie chodzi. O, przestało nawet radio grać, to jest też bardzo ciekawe. Dobra, później będziemy patrzeć na to. Tu macie taką szparę. Proszę bardzo. Nic z tą szparą nie zrobimy. Radio, powiedzmy, średnio pasuje. Ale najlepsza jest akcja od dołu. Oczywiście tu mam klimatronik nie włożony, ale popatrzcie tu. Nie ma szpary, tak? Bo to już jest patent. To już jest zwykły patent. Muszę to jeszcze podczyścić, podmalować. Żeby zamontować takie radio W38, kupcie sobie szlifierkę kątową, spray, jedźcie do Brickomana, pobawcie się w boba budowniczego i wtedy tak,
zamontuję mnie. Ramkę musimy wyciąć tu. Musimy wyciąć tu. Jest to ramka aluminiowa. Do tego musimy obszlifować boki tu i tutaj, żeby to w ogóle chciało pasować. Nie wchodzi to. To jest akurat mój patent. Zrobiłem taką ramkę, bo w tym miejscu mamy dziurę jak w dupie. Po prostu dziurę jak w dupie. A wiecie, co jest najlepsze? Sprzedawca powiedział, żeby wypełnić tą dziurę pianką Car Audio. Tak, pianką Car Audio. 20 lat montuję radia. Nie widziałem jeszcze tak chamskiego montażu, jeżeli chodzi o dopasowanie elementu do samochodu. Jest to najgorsze wykonanie, ale o piance Car Audio to jeszcze nie słyszałem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Widziałem piankę budowlaną, widziałem różne pianki, ale pianki Car Audio się jeszcze nie spotkałem. W każdym razie, no zastanówcie się przed grubo wydaną kasą. I co najlepsze, nie ma chyba radia pasującego do E38, bo zacząłem śledzić z właścicielem tego samochodu aukcje i wszystkie nie pasują. Zobaczcie sobie, jakie tutaj są szpary. A żeby to dopasować w miarę, bo nie mówię, że to jest idealnie, spędziłem bite 5-6 godzin, żeby klient był zadowolony, bo po prostu się załamał. Podziękował, składam resztę, upychamy kabelki, wkładamy klimatroniki, możemy wydawać auto do klienta. Jeszcze trzeba zobaczyć, czemu radio raz gra, raz nie gra. Pozdrawiam, dajcie znać, co o tym sądzicie.